dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Pana posła na Sejm Michała Jacha, z udziałem Pana Ireneusza Rogowskiego oraz Pani Elżbiety Świderskiej. Dzień dobry Państwu, dziękuję, że zechcieliście przyjść na nasze zaproszenie. Proszę Państwa, nasza dzisiejsza konferencja wynika z tego, że w dalszym ciągu jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, przed nami druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów i w tym celu Państwa zaprosiliśmy. Proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ireneusza Rogowskiego, przedstawienie stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu starszackiego za udział w wyborach. Cieszy dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu i moim własnym chciałem podziękować za ogromne zaufanie, które nas obdarzyliście. Przed nami kolejne wyzwanie, druga tura wyborów prezydenckich. Chciałem Państwu zakomunikować, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, że w drugiej turze popiera Sławomira Pajora. Wczoraj odbyła się konferencja, na której prezydent Sławomir Pajor zaprezentował program wyborczy na kolejne lata, który uwzględnia wszystkie podstawowe założenia naszego programu i w związku z tym będzie realizowany nasz program i dlatego udzieliliśmy tego poparcia. Program uwzględnia wiele inwestycji, do których realizacji potrzebne są środki unijne. W mieście Stargardzie jest odpowiednia kadra przygotowana do pozyskiwania tych środków. Jeszcze raz chciałem zaapelować do wyborców, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem o to, żeby udzielili poparcia drugiej turze prezydentowi Sławomirowi Pajorowi, dlatego że on będzie właśnie realizował program, który wyszliśmy do tych wyborów. Dziękuję. Proszę Państwa, chcę oczywiście potwierdzić to, co Pan Ireneusz Rogowski tutaj stwierdził. Będziemy popierać Pana Prezydenta w tej drugiej kampanii, w tej drugiej turze. Życzymy mu sukcesu i mamy nadzieję, że ci wszyscy, którzy kibicują Prawu i Sprawiedliwości, którzy oddali na nas głosy, że przeniosą swoje głosy na Pana Prezydenta Pajora, którego prezydentura daje gwarancję, że nasze miasto otrzyma możliwość kolejnego impulsu rozwojowego na kolejne 4 lata. Przedstawicieli, to proszę bardzo. Ja mam pytanie do Pana Rogowskiego. Na konferencji takiej szybkiej na drugim peronie dworca, którą Pan zorganizował wspólnie z kolegami przed wyborami na prezydenta, mówił Pan, że miasto niewykorzystanych możliwości gwarantuje Pan Pajor i to Pan podkreślał. To teraz to się zmieni? Nagle to znaczy, będzie inna... Czy Pani była na wczorajszej konferencji Pana prezydenta? Mam akurat wszystkie założenia programowe. Znalazły się tutaj nasze propozycje. No to mówię. Centrum przesiadkowe to oczywiście nie tylko i nasza indywidualna, ale przede wszystkim zagospodarowanie terenów nad Iną, tak? To jest rzecz, o której Prawo i Sprawiedliwość mówi bodajże od 8 lat. Rewitalizacja zabudowy miejskiej, rozwój terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Tutaj ten element uważamy, że był w jakiś sposób mniej ważny dla miasta, tak? Bo to są ogromne pieniądze, które trzeba przeznaczyć, żeby te tereny pozyskać i przygotować je inwestycyjnie do, mówimy o drogach, o infrastrukturze uzbrojenia, które umożliwiają szybszy rozwój właśnie mieszkalnictwa i w tym kierunku chcielibyśmy iść, żeby te tereny były bardziej dostępne właśnie w mieście, żeby mieszkańcy nie wybierali jednak terenów wiejskich i tam się osiedlali, żeby to miasto mogło się rozwijać. Nie wiem, nie chciałbym wymieniać wszystkich punktów. Nie, chodzi o to właśnie, które punkty się dzisiaj pojawiają, tak? Mówimy o przedsiębiorstwach, tak? Chodzi mi o skuteczność Pana Pajora w pozyskiwaniu tych pieniędzy. Tak, bo takie cele, no to miał tutaj Bożenka ostatnio zauważyła wiele kandydatów, były zbieżne, tak? Chodzi mi właśnie, że teraz obdarzają Państwo go dużym zaufaniem, popierając i przeznaczając
właśnie swoje poparcie na tę akurat kandydaturę. O to mi chodzi. A wcześniej pan z nim rywalizował, tak, w tych wyborach? Oczywiście, wybory to jest rywalizacja, tak? W momencie, kiedy nie ma możliwości realizować naszego programu, rozmawiamy na temat współpracy z osobami, które dzisiaj jeszcze startują w wyborach. Mamy dwóch kandydatów, wybraliśmy Sławomira Pajora, z nim porozumieliśmy się co do realizacji naszych zamierzeń programowych. Wydaje się, że lepiej to zrobi niż jego przeciwnik. Tak, mam ocenę, jeśli chodzi o fachowców, którzy właśnie mają te pieniądze pozyskiwać, uzgodniliśmy, że nam się to uda wspólnie. Proszę Państwa, no wystawiliśmy naszego kandydata po to, żeby wygrał, ponieważ mieszkańcy zdecydowali, że do drugiej tury przychodzi dwóch kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która chce wspierać dobre inicjatywy, chce dobre rozwiązania. No, jeżeli pan prezydent Pajor jest, nigdy nie mówiliśmy, że był swoim prezydentem, zawsze podkreślaliśmy, że jest dobrym prezydentem, że my mamy również bardzo dobrego kandydata. Mieszkańcy zdecydowali i przyjmujemy to, akceptujemy to w pełni, że jest taka sytuacja i uważamy, że pan prezydent będzie dobrym kandydatem, a myślę, że w dalszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością będzie miał jeszcze, pomoże mu, może jeszcze lepsze efekty miał. Rozumiem, dziękuję. No, mówią Państwo, że tutaj udzielenie poparcia zadecydowała jakby taka zbieżność programowa, czyli nie było żadnych innych. Myślę, że nie można nazywać tego zbieżnością programową, bo my rozmawialiśmy na temat tego programu i do programu przedostały się po prostu nasze inicjatywy i na nas to był warunek tej współpracy. Tak? Nie było żadnych ustaleń zainteresowanych poza proszę Państwa. No, to są dokładnie takie proszę Państwa, w Radzie Miasta pewnie jako nasi radni, mamy trzech radnych, to co tak poszatkowanej Radzie Miasta to jest dość dużo, więc tam pewnie jakiś być może, że będzie. O tym nie rozmawialiśmy. Może przewodniczący, może wiceprzewodniczący jakiejś komisji. Natomiast rozmawialiśmy o tym, że trzeba wesprzeć dobrego kandydata. Trzeba wesprzeć tego kandydata, który już był sprawdzony, z którym współpracowaliśmy przez wiele lat, współpracowaliśmy przez kilka lat i wiemy, że prezydent Pajor gwarantuje dobre zarządzanie. Jakby nie zmieniamy opinii o prezydencie Pajorze i dlatego z pełnym przeświadczeniem popieramy jego kandydaturę w drugiej turze, bo to na podstawie tego, co dokonał, sądzę, że jest w tej kadencji będzie również. Które wyborów prezydenckich, to wy do niej idziecie pod rękę z Platformą Obywatelską. Jak się możecie do tego odnieść? To jest przecież powrót do popisu. Proszę Państwa, proszę Państwa, to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście nie zmieniamy jako Prawo i Sprawiedliwość swojej opinii o tym, ile złego Platforma Obywatelska zrobiła dla Polski. Natomiast tu, w naszym powiecie, i te kwestie ideologiczne są już jakby mniej znaczące. Natomiast niewątpliwie to nie jest tak, że mamy koalicję PO-PiS. Nie jest. Znaczy, jakby nie odcinamy się od tego, ale nie jest. My po prostu popieramy prezydenta Pajora i będziemy go popierać w kolejnej kadencji, bo jesteśmy przekonani, że wygra. A to, że go popiera Platforma Obywatelska, no to myślę, może będzie bardziej zgodne funkcjonowanie Rady Miasta. I to nie jest jakaś odstępstwo od filozofii funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości w kraju. Natomiast tutaj chcę Państwa zapewnić, że zgodnie ze statutem naszej partii do podjęcia decyzji o
o tej poparciu pana prezydenta Pajora, musieliśmy uzyskać zgodę naszej władz okręgowych i w zasadzie nie było żadnej mówi się o niezdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Ale w sytuacji, kiedy my wychodzimy z takiej sytuacji, że potrzeba dla wyższego celu, dla rozwoju miasta współpracy, okazuje się, że jakaś tam współpraca, bo oczywiście nie mówimy, że to jest koalicja czy popis, jak pan mówi, ale no współpraca będzie, skoro będziemy popierać jednego prezydenta. Jest możliwa dla dobra miasta.